Uderzył turystkę w twarz, kobieta straciła wzrok. Jest reakcja. Ziobry uderzył kobietę w centrum Warszawy. Śledczy chcą umorzyć postępowanie. Jest reakcja Ziobry. Bez powodu uderzył w twarz turystkę, która z rodziną spacerowała przez warszawski Nowy Świat. Wcześniej miał demolować ogródki piwne. Kobieta straciła wzrok w lewym oku, a jej oczodół został złamany. Jednak prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec 35-letniego Eryka G., gdyż ustalono, że mężczyzna był niepoczytalny. W reakcji Zbigniew Ziobro zapowiedział, że prokuratura krajowa na nowo zbada akta śledztwa. 5 lipca 2020 roku Eryk G. miał, według stołecznych policjantów, zaczepiać przechodniów, demolować ogródki piwne i grozić obsłudze lokali gastronomicznych, a następnie zaatakować turystkę. 35-latek początkowo podejrzany był o naruszenie czynności narządu ciała kobiety, gdy spacerowała z mężem i synem. We wrześniu prokurator zdecydował o zmianie zarzutu na usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci kalectwa polegającego na utracie wzroku w lewym oku poprzez zadanie silnego uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonej. Kobieta miała m.in. złamanie ściany oczodołu. Skutek ciężkiego kalectwa nie nastąpił z uwagi na przewrócenie się pokrzywdzonej oraz interwencję innych osób. Prokurator przyjął, że mężczyzna okazał rażące lekceważenie porządku prawnego, ale dział w zamiarze ewentualnym, informowała prokurator. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie. Tłumaczył, że coś nim pokierowało. Zmiana zarzutu była konsekwencją interwencji prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który już w lipcu polecił prokuraturze rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ analizę materiału dowodowego w tej sprawie. Eryk G. od początku utrzymywał, że coś nim pokierowało, a później okazało się, że podczas zdarzenia był pod wpływem środków odurzających. Powołani przez prokuraturę biegli ocenili, że w atakując turystkę 35-latek nie był poczytalny, czyli nie potrafił pokierować swoim postępowaniem i nie był w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu. W związku z taką diagnozą prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o umorzenie postępowania i izolację podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. W momencie przekazania wniosku do sądu mężczyzna przebywał w areszcie śledczym w Łodzi. Ze sprawy przeciwko Erykowi G. wyłączono materiały dotyczące posiadania narkotyków, marihuany 0,29 g i MDMA 1,99 g. 25 maja bieżący rok. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akta oskarżenia. W sobotę, po publikacji tego artykułu, do możliwości umorzenia śledztwa odniósł się Zbigniew Ziobro. Ewentualne umorzenie sprawy brutalnej napaści na turystkę w centrum Warszawy budzi zdecydowany sprzeciw. Dlatego poleciłem prokuraturze krajowej zbadanie akta śledztwa i dokonanie oceny opinii psychiatrycznej o rzekomej niepoczytalności sprawcy, napisał na Twitterze.